W kolejnym odcinku traktującym o schroniskach podskalnych na wzgórzu Gapy i w rejonie Perły Zachodu doszliśmy do skałki, którą spinacze nazwali Apache. Koło Apacha znajdują się dwa schroniska podskalne. Jedne w samym Apachu, pod nim. Drugie natomiast większe, koło Apacha. W skalce koło Apacha. I tu mamy dwa wejścia do niego. Pierwsze, krótsze, do którego za chwilę zaglądniemy, znajduje się tutaj. Dokonaliśmy już pomiaru. Są to schroniska podskalne w Granite Gneissie o genezie gruzowo-zapadliskowej. A więc bloki się osunęły, skała na skałę się nasunęła i utworzyła takie zadaszenie. Czasami takie zadaszenia są ogromne. Tutaj akurat mam malutkie, oddzielny korytarz. Ale drugi korytarz jest już większy. Liczy sobie około 5 metrów. Wchodzimy do niego. Znajduje się on tutaj. Ten pierwszy jest tu. Są takie przegrody. I wchodzimy do środeczka, żeby zobaczyć, jak on tam wygląda. On też nie wniczy. Teraz my wchodzimy tutaj. Spróbuję jednak ściągnąć kask, bo trochę przeszkadza. Jest wąsko. Taśmy mierniczej postaramy się pokazać, jak to wygląda. Obiekt jest nienotowany, nowy. Większość obiektów Perły Zachodu nie była jeszcze klasyfikowana. Dokonuję tej żmudnej roboty klasyfikującej te obiekty w jakąś konkretną całość. Tu mamy kontynuację do chodnika. Widzimy zwężającą się szczelinę, do której trzeba się przeciskać. Właśnie schronisko podskalne od Apache, gdyż Apache znajduje się właśnie tutaj. A tu mamy szczelinę pod Apache. Zaglądniemy do tego schroniska. Jest to bardzo małe schronisko podskalne, ale jednak jest. Mam kontynuację. Można do niego nawet się wsunąć i zobaczyć. Ludzie tutaj chyba zaglądali, bo widzę tu jakąś folię. Albo ta folia spadła z góry po prostu. Bo wątpię, żeby ktoś się tutaj wdrapywał. Geneza taka sama jak większość tego typu schronisk, czyli rumowiskowo-zapadliskowa. Mamy to drugie wyjście, którego się wtedy dopatrywałem. I kontynuacji oraz koniec schroniska. Tu mamy wylot tego schroniska. Moje nogi. Teraz będziemy z niego wychodzić, więc ono jest krótkie. 4,5 metra całość będzie miało. Schronisko pod głazem i widzimy, można rzeczywiście się schronić w nim. Tu mamy te wyjście z
tego kantu, mniejsze ono jest. To drugie, wejdziemy do środka. Patrzymy właśnie. Zatem ludzie na pewno było znane ludziom. Podejrzewam, że robotnicy leśni na pewno się tutaj chowali przed deszczem, pracując właśnie w tym miejscu. Obiekt na pewno był znany. A tu mamy z drugiej strony właśnie tego błaza. I zobaczmy człowiekiem, jakie są proporcje tego obiektu. Człowiek siedzi sobie w środku. Wszystko pod głazem.